No i witam Was serdecznie. No to co, na początek może trzy rybki z wczoraj. A ja tu próbuję coś dzisiaj jeszcze powalczyć. Także nie traćmy czasu. Poskładam podbierak, podłączam echo i zasuwamy. Siedzi brachu. Z Robciem gadam, to zawsze łapie. Okoń, Robciu. Dobra, Braszku, oddzwonię. No i się udało. Słuchajcie, taki okonek fajniutki. No, taki z 33 będzie. Okon to na razie wsadzimy do podbieraka, bo może ich tu więcej. W tym podbieraku wielkim naprawdę nic mu nie będzie. A i łowicy mi nie odprowadzi. Tam było branie, teraz spróbujemy dalej porzucać. Siedzi drugi. Powiem Wam, że fajnie kopie, żeby nie spadł. Czuć na kiju, że to okoniasty. Mniejszy od tamtego. Udało się. A taki drugi, nie za duży, ale wariat. Słuchajcie, wypinamy go i również do podbieraczka. Słuchajcie, biorą mi z tamtej strony. No i nie mam jak przestawić tego pontonu, żebyście te brania lepiej widzieli. Siedzi. Dwa rzuty po wyczepieniu tamtego. Ale zażar na trzy groty skubaniec. Ten nie za wielki, ten pierwszy był największy. Ale tak jest fajnie. No i słuchajcie, wypuszczę te trzy okonki, bo ile będą tu siedzieć. Jeden fajniutki, dwa troszkę mniejsze. No i słuchajcie, takie puszczę, bo mi nie chcą odpłynąć.
Dwa poszły, jeszcze ten jeden. No i poszedł. No i się rodzi. Trzy rybki z wczoraj byście widzieli. Zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy dzionek. No, jak się luzuje hamulec tak przy okoniu, to nie ma co się dziwić, że spadają. No ale miejmy nadzieję, że będzie następne. Przesuję podbierak też na tą stronę i walczymy dalej. Siedzi. Ale ładnie czepię kijem. Tym razem na cykatkę. Muszę sobie jakoś podbieraka przyłożyć na tą stronę. Tym razem się udało. Fajniotki. Ale fajne. Podobnie jak wczoraj. Spróbuję wsadzić je do podbieraka na trochę. Czy je. Jego. Oj, dwie fotki zrobione. Perłowa cykatka, ledwo wisią. Jestem ciekaw, ile on ma. Taki z 37 cm będzie miał. Podbierak ma mega wielki. Jego na razie okonka tutaj. Niech on sobie tam posiedzi w tym podbieraczku. A ja próbuję dalej. Siedzi pod samymi nogami, ale okoń to nie jest. Okoń, ale nie bokiem się zaciął. Dziwnie bokiem się zapiął, zobaczcie. Już myślałem, że coś fajniejszego. A to taki pasiaczek. Ale fajniutko. Fajniutko wygląda w tym słońcu. Bardzo szybka fota. Nie wiem, czy kamera łapie, mam tu uchwyt od telefonu. Dwa zdjęcia. Trzy z samowyzwalacza idą. Cykatka, spinada. Zaraz zobaczymy, jakie będą jeszcze efekty. Jak coś, to spróbuję na mikrodżigi. Mam mikrodżigi dzisiaj ze sobą. Jakby takie okoń nie miały wsiadać na mikrodziga, ale by było jazda na dwie ręce. Także jeszcze chwilka, jak się uspokoi, to najwyżej będę kombinował wtedy z mikrodzikami. No i słuchajcie, nic się na razie nie dzieje. Także puszczamy garbki. Niech płyną, niech rosną. Jeden pięknie poszedł. I chodź tu drugi. Drugi też pięknie poszedł. No my próbujemy dalej. No i zobaczcie, co idzie w ruch. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Ale jak nie sprawdzę, to się nie dowiem. Wczoraj próbowałem za jaziami. Gdzieś mojego mikrodziga. Co za wędka, jak zawsze będziecie mieć w opisie filmu opis sprzętu. No i tylko jeszcze może jakiegoś dziga poszukać. Jak coś się uda złapać, to wam pokażę te dzigi bliżej, co i jak. Mam nadzieję, że za dużo nie narwę. Życzę mi powodzonka. Tu weźmy taki okoń jak ten pierwszy.
wyholowany, taki z 37, to będzie jazda. Siedzi, ale numer, ale byku, zobaczcie, kapazera. No i dziadka przyprowadź. No i mam nadzieję, że te większe tu zaraz podejdą. Może być fajna zabawa. Proszę, zdrówka. Zobaczcie, jaka warta od siebie wygina. Zobaczcie, z tej strony to chyba wiele nie zobaczycie. No i zawiązany, jedziemy dalej. To jest jeden fajny ogonek, by się przydał mu tego dziga. Taki. 30 plus i byłbym mega szczęśliwy. Siedzi. Zobaczcie, co się z kijem dzieje. I okonek naprawdę nie jest duży. A sobie teraz wyobraźcie, jakby wzięła taka 30. O, ale by była jazda. Dzigi są na bezzadziorach. Nie będziecie widzieć. A jak jeszcze coś dołapiemy, to spróbuję wam wtedy pokazać pudełeczko. No i tak na szybko wam jeszcze pokażę. To są jigi mojej produkcji w różnych gramaturach. No a te dwa okonki były na te jigusie. Jak znajdę kontakt do producenta tych jigów, to wkleję wam w opisie filmu. Siedzi. Silnik mi się schładza. No nie, jest fajne koniasto. Zobaczcie. Szwedałem się gdzie indziej. Napływka. Pierwszy rzut blachu. I taki okonek. Taki okonek fajniutki. A ma piękne kolorki. Taki zły. Szybka foto. Słuchajcie, złego konia wsadzę do podbieraczka. I będziemy patrzeć, czy jest ich tu więcej. Siedź. No i z tej strony się udało. Słuchajcie, muszę go wziąć na tą stronę. Z tej strony mam podbierak. A nie za duży. Spróbuję go tak podebrać. O, ale fajny, ciemniutki. No i siedzi w podbieraku. Taki fajny czarnuszek. To jest zły jak diabli. Idę podbieraczka. Szybka fota. Do podbieraczka i patrzymy, czy ich tam więcej. 5 minut prawie bez kontaktu, także wypuszczam te dwa okonki. Prawda, w tym wielkim podbieraku nic nie jest, ale po co mam je tu trzymać? Jak mogą sobie wrócić do domku. Zobaczcie, jeden rocznik, jeden troszkę większy. Jeden większy, drugi mniejszy. Puszczamy, niech sobie płyną. Ale się rwą.
tu jeszcze coś popróbujemy. Słuchajcie, strasznie, strasznie zieloną wodę tu mamy. Ale jak się uda, to coś wam pokażę. Wrąbię telefon pod wodę. Włączyłem nagrywanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spójrzcie, jak ja tu mam złapać rybę, jak te ryby mają tyle jedzenia. Nie wiem, co widać w tej zielonej wodzie. No i kończymy na dzisiaj. 4 konie, 2 spadają, 2 malutkie na mikro jigio, ale to wam nawet nie będę pokazywał, może zrobimy jakiś, jak się uda, odcinek o tych mikro jigach, jak się woda oczyści, bo na razie jest taka zielona, że tragedia. No i co, ten największy około 37 cm, także już fajny oks. Coś się działo. Ważne, że dzień. Kilka godzin spędzonych na wodzie. Pozdrówka. Do następnego. Jeszcze. Ostatni rzut.